Pięć przekonań, które sprawiły, że w ciągu 6 lat zarabiam cztery razy więcej. W ciągu ostatnich kilku lat podwyższyłam swoje zarobki, idąc od najniższej krajowej do najwyższych możliwych stawek w moim zawodzie. Jak to zrobiłam? Oczywiście nie siedząc na tyłku, pracowałam ciężko na to, co dzisiaj mam, jednak nie byłoby tego, co mam dzisiaj, czyli i nowego zawodu, ale też dobrze funkcjonującego biznesu, gdyby nie te kilka przekonań, które po prostu stały za mną, bo to, co my sobie myślimy, steruje naszymi zachowaniami. A te nasze zachowania pokazują nam, jakie po prostu mamy dzisiaj życie. Więc, jak to mówią, to co w głowie i to co pod kopułką i to co sobie myślimy i w co wierzymy też, bo myśleć a wierzyć w coś i działać tak jak, jak, jak chcemy, żeby było, to jest całkiem całkiem inna para kaloszy. Więc pierwsze przekonanie, które sobie wyrobiłam. Pierwsze przekonanie to było to, że ja mogę więcej zarabiać i że nie muszę godzić się na to, co mam Zastanę w mojej rzeczywistości. A moja rzeczywistość wyglądała tak, że przez pierwsze 8 lat mojego dorosłego życia nie pracowałam. Byłam mamą, która, która zajmowała się domem i dziećmi. A potem, w 2015 roku, wyemigrowałam z moją rodziną do Szkocji. I moją pierwszą pracą, którą tutaj podjęłam, była praca w domu opieki. Opiekowałam się osobami z niepełnosprawnością umysłową i zarabiałam wtedy najniższą krajową. Mój angielski nie był jakiś rewelacyjny wtedy, a wręcz powiedziałabym, bardzo słaby, i w tej pracy właśnie nauczyłam się angielskiego. I wtedy też przyszła do mnie taka myśl, że ta praca mi się podoba, daje mi ogrom, ogrom satysfakcji, ale też ja nie chcę pracować za najniższe stawki. Ja się w tej pracy nudzę. Po prostu. O ile jest satysfakcjonująca, to tak też nie, nie rozwija mnie po prostu jako człowieka. I to był taki mój pierwszy wypracowany, bardzo mocne przekonanie, że ja mogę więcej zarabiać pieniędzy i że to jest okej. Okay. I to było też pokłosiem dla, dla mojego dalszego rozwoju zawodowego, bo to był też moment, kiedy ja złożyłam te dokumenty na studia pielęgniarskie w Szkocji. Drugim przekonaniem, które w sobie wyrobiłam, jest to, że ja mogę, po prostu mogę. Jak nie, jak nie umiem, to się tego nauczę. I to, że nie trzeba być geniuszem, żeby pewne rzeczy robić. I takie przekonanie też, które też wiąże się właśnie z tym mogę, to jest takie przekonanie, że ja się nie boję być widziana jako osoba, która czegoś próbuje i że się czegoś uczy. I ze mnie się śmiano, jeżeli chodzi o moje studia pielęgniarskie. Ja słyszałam w swojej poprzedniej pracy, że jak ty w ogóle sobie poradzisz z twoim angielskim? Pielęgniarki, które tam pracowały, szkodki de, fa de facto, śmiały się po prostu ze mnie, za moimi pracami, a czasami po prostu i wiecie, i wcale to nie było takie jakieś, yy, nie było to wcale kryte, yy, nie kryli się za bardzo z tym ludzie, ale ja miałam sobie takie przeświadczenie, że ja się tego nauczę. Po prostu. Nie ma rzeczy dla mnie niemożliwych. Ja, ja wzięłam dzieciaki w samochód, przyjechałam do Szkocji, Tutaj sobie zaczęłam układać życie, wtedy jeszcze z moim byłym mężem, i dla mnie to był ogromny taki zasób, że ja po prostu sobie poradzę. Miałam w sobie taką odwagę i pomyślałam sobie, a ty sobie myśl, co ci się żywnie podoba. Nie znasz mnie, nie znasz moich ambicji. Jakbyś nie słyszała po polsku, to byś dopiero słyszała, jaka jestem inteligentna. A angielski był moim drugim językiem i faktycznie w ciągu tych trzech lat na studiach nauczyłam się tego, co mi było potrzebne. Dalej próbowałam, dalej było tam wiele trudnych momentów, ale ja zawsze miałam takie po prostu podejście, że ja się tego nauczę. Jeszcze jest wiele rzeczy do nauczenia się dla mnie i dzisiaj też z takim podejściem wychodzę, że ja nie jestem alfa i omega i nie zjadłam wszystkich rozumów i nie wiem wszystkiego, ale wiem, że mam ogromną wiedzę i wiem, że tej wiedzy jestem głodna. I taki właśnie głód wiedzy to jest też przekonanie, które bardzo fajnie nam wpływa na to, żeby nasze zajobki podnosić. Tylko ten głód wiedzy tutaj musi iść nam razem z tym, żeby te nasze kolejne kwalifikacje, kolejna wiedza szła również parze z tym, że OK, to ja teraz podwyższam swoje zajobki, podwyższam swoje stawki. Albo strategicznie zmieniam pracę. Strategicznie umawiam się z szefem na podwyższanie moich, yy, mojej pensji, na przykład, pokazując mu, słuchaj, staram się, robię nowe kłosy szkolenia. Chcę mieć za to, za to gratyfikację finansową. A jak szef mówi, że nie ma na to pieniędzy, no to ja mówię, no to ja też nie mam, nie mam czasu na tą firmę. Idę gdzieś, gdzie mi zapłacą więcej. I wiem tutaj z doświadczenia, z bardzo wielu rozmów z Wami, też w komentarzach, gdzieś tam w kuluarach, że faktycznie świetnie to działa. Przekonaniem, które moim zdaniem jest bardzo ważne, jest to, że moja wiedza jest wystarczająca, żeby zacząć tu i teraz. Uważam, że ludzie, którzy osiągają sukces finansowy, którzy osiągają sukces w miłości, w pracy, w życiu rodzinnym, to są ludzie, którzy po prostu robią, którzy nie siedzą, nie gderają, nie szukają sobie kolejnych wymówek tego, że a tamten to już po prostu, on jeszcze nic nie wie, tamta, a, tam, a tamta już sobie coś tam otworzyła, już sobie coś tam zaczęła robić. A ja przecież mam tyle kursów, tyle szkoleń, i ja nie robię nic. I nie wiem, dlaczego mnie taka prokrastynacja tutaj, wiecie, bierze i zrzeja po prostu, jest z taką zazdrością patrzę na innych. Ja po prostu pomyślałam sobie, że. Co też wiąże się z tym poprzednim przekonaniem, ja się tego nauczę i że moja wiedza jest wystarczająca na ten moment w czasie, bo my możemy sobie gromadzić tą wiedzę, możemy gromadzić kolejne kursy, możemy gromadzić kolejne książki, możemy uczyć się, możemy chodzić na kursy, szkolenia, certyfikatów mieć całą ścianę. Co z tego, jak my tej wiedzy nie wprowadzamy w życie? Co z tego, jak my się boimy do ludzi wyjść ze, z tym swoim, z, z tymi swoimi umiejętnościami? Ja powiedziałam, że ja się nie boję, dlatego, że my się boimy mentalnie i ten strach ma wielkie oczy. I ten strach nas tak, ym, tak nas stopuje przed działaniem, a tak naprawdę to, co, to, co, to, co, ten strach ujarzmia, to jest po prostu to, że my coś robimy, że nagle się okazuje, że kurczę, to jest łatwiejsze niż myślałem, nagle się okazuje, że ludzie nam mówią, że kurczę, ja tak, ja tak o tym nigdy nie myślałam, nikt mi nigdy tak paznokci nie zrobił, jak ty, nikt mi nigdy tak włosów nie uczesał, nikt nigdy tak ze mną nie porozmawiał, jak ty. Nagle się okazuje, że jesteśmy lepsi, niż nam się wydawało, że w tym doświadczeniu, w tym próbowaniu zdobywamy to nasze doświadczenie i pojawiają się nam jakiekolwiek przeszkody, okej, okay, to ja te przeszkody po prostu ogarniam wtedy, kiedy one się pojawiają. Nie czekam na to, nie myślę sobie, nie katastrofizuję, tylko po prostu działam. Mimo tego, że ja oczywiście się bałam, mimo tego, że ja też miałam przepłakane noce, mimo tego, że ja średnio co dwa tygodnie przychodzę, <laughs> się zawsze śmieję do mojego męża załamanie łamanie najewowe i płaczę mu w rękach, to ja się z tego szybko otrzepię. I mówię, ok, to ja idę dalej, to ja działam. Niezależnie od tego, co ludzie mówią i co oni mi mówią, bo to jest tylko i wyłącznie ich soczewka, jeżeli nie poszłam do nich, po radę, to też tej rady bym od nich nie przyjęła. To też jest taka, taki bonusik dla Was, jeżeli chodzi o wszelkiego typu, yy... no to jak to się mówi, jeżeli chodzi o wszelkiego typu narzekaczy. I. Tak, jeżeli nie pójdziesz do kogoś pojaty, to też, to też od tej osoby jej nie przyjmuj, jeżeli cię po prostu raczy swoim narzekactwem. Wyrobienie sobie tego przekonania to było coś dla mnie trudnego, do Ogarnięcia sobie umysłem swoim, ale też to było przekonanie, które absolutnie zmieniło to, jak ja się stawiam w swoim biznesie, jak ja z moimi klientkami prowadzę coachingi i jakie one mają efekty finansowe również w swoim życiu prywatnym, czy też w życiu zawodowym. To jest takie stanięcie w swojej mocy i takie w swojej mocy również yy, prezentowanie swoich stawek i w ogóle to jest też takie ciekawe spojrzenie na pieniądze ze strony takiej finansowej, ze strony takiej biznesowej, że pieniądze nie są w centrum mojej usługi. W centrum mojej usługi, kiedy ja na przykład rozmawiam z klientkami, to samo to jest w ogóle świetna sprawa jest to, że ja pracuję z kobietami, dla których cena za usługę jest ważna, ale ważniejsze dużo jest to, co one z tej usługi dostaną co one sobie tutaj wyrabiają, co one sobie wypracowują. I tak samo one zaczynają swoje usługi, o swoich usługach mówić. I wtedy zaczynamy też pracować z klientkami, z klientami, dla których dużo ważniejsze jest to, co ja z tego będę mieć, oprócz tego, że ja muszę za coś zapłacić. Bo te psychologiczne aspekty tego, że ja za coś muszę zapłacić, że mi się ciężko rozstać z pieniędzmi, że ja sobie gdzieś tam to zakotwiczyłem, jakąś tam cenę miałam w głowie, to tam, to siam, to, ja to wszystko znam. Ale takie stanięcie w swojej mocy, jeżeli chodzi właśnie o mówienie o swoich stawkach, sprawiło, sprawiło również to, że ja pracuję z klientkami, które są absolutnie. Przecudowne i praca z nimi to jest coś, co mi dodaje skrzydeł, co im również dodaje, dodaje skrzydeł, i co u nich zmienia się z sesji na sesję, ale co też powoduje, że ja do swojego biznesu idę z pieśnią na ustach. Ja do swojej firmy idę taka uskrzydlona, bo mnie to też wszystko uskrzydla, bo zarabianie pieniędzy jest ok i dla mnie, i dla moich klientek. I tak samo jest z zarabianiem pieniędzy w swoich stawkach za swoją pracę. Że zarabianie pieniędzy jest po prostu ok. Że to, że komuś się wydaje, że takie stawki są w ogóle niemożliwe do ogarnięcia. To jest jego pryzmat, to jest to, jak on sobie o tym myśli. Kiedy ja na przykład odchodziłam ze szpitala i mówiłam, że idę do agencji, to usłyszałam, że dużo, bardzo wielu negatywnych rzeczy na temat agencji i w ogóle, że tam temat pieniędzy to był temat, który był pierwszy. Zamieniłam swoje myślenie z pytania najpierw ile to kosztuje, na pytanie a co mi to da, co ja dzięki temu zyskam, czego nowego się nauczę, jak mi to poprawi moje życie. Dzięki temu zaczęłam inwestować więcej w produkty premium, w produkty wysoko jakościowe, w produkty wysokopółkowe, ale, uwaga, uwaga, patrząc na swoje finanse z ostatnich kilku miesięcy, nie dość, że te inwestycje długoterminowo dla mnie były dużo tańsze. Mimo, że ten mój wydatek początkowy był dużo droższy, to, to również, co, dla, co mnie. Tak, ja wiedziałam o tym, ale zobaczenie sobie tego na arkuszach Excel było dla mnie świetnym takim jeszcze dowodem, że faktycznie to się zadziało. Było to, że też mój dochód się dzięki temu zwiększył. Dlaczego tak się zadziało? Dlatego, że kiedy ja tak postawiłam siebie w takiej mocy, że okej, okay, ja, jest, jest dla mnie okej, okay, żeby zainwestować na przykład w yy, usługi takie biznesowe, usługi takie indywidualne. Które oddały mi czas, które sprawiły, że ja miałam takie podejście indywidualne do mnie, które sprawiły również, że jeżeli ja płaciłam dużą kwotę pieniędzy, to, to też po prostu miałam taki trochę ogień pod fotelem, mi się, mi się zagrzał i robiłam to, czego do tej pory nie, nie, nie robiłam. Przynosiło mi to również efekty, które są dla mnie rewelacyjne. I tutaj nam się czasami wydaje, że coś jest mega drogiego, że pójdziemy sobie po taniości, że pójdziemy sobie. Yy, nie wiem, na, nauczę się tego z jakichś darmowych rzeczy w internecie, że sobie tutaj trochę zrobię, tam, sobie, tam się kogoś podpytam, będę sobie próbować metodą prób i błędów. Tracimy wtedy nie tylko czas, ale, ty, ale zostawiamy również pieniądze na stole. Bo bardzo często okazuje się, że my mamy te pieniądze, tylko po prostu je przewalamy w, różne, w różnych dziwnych miejscach. A zrobienie sobie takiego jednej dużej płatności, na przykład miesięcznie przez kilka miesięcy, takie zainwestowanie w siebie, to też jest dla nas po prostu coś trudnego. Ja ten dyskomfort przeszłam, zainwestowałam w siebie, ale tak zainwestowałam tak mądrze, świadomie, dojrzale, i dzisiaj zrywam po, zrywam po prostu plony. Yy, Wzywam sobie po prostu plony z tego, co sobie zasa zasadziłam kilka miesięcy temu. Więc tak, zainwestowanie w siebie, ale takie mądre, dojrzałe, bardzo, bardzo mi się opłaciło i też sprawiło to, że po prostu moje dochody znacząco wzrosły i w dosyć szybkim również czasie. I takim ostatnim przekonaniem, które jest również niesamowicie ważne w tym, że chcemy zwiększyć swoje dochody, to, to jest parafraza słów Mel Robbins, czyli nikt za ciebie nie wstanie z kanapy i nikt za ciebie nie pójdzie, nie będzie robił te, tego, czego ty chcesz. Czyli po prostu wstań i zacznij robić. Małymi kroczkami, najmniejszymi kroczkami, ale po prostu zacznij. Zbudujesz w ten sposób nie tylko zaufanie do siebie i taką sprawczość też wewnętrzną, że okej, okay, ja sobie coś postanowiłam, i z szacunku do siebie ja również to robię. I to może być coś tak prostego, jak po prostu codziennie przez 10 minut będę czytać książkę. Ale faktycznie to, to co w tej książce jest, potem będę stosować i będę sobie na, sobie na przykład myśleć o tym, jak to mogę w życie wprowadzić, albo myśleć sobie o tym, co by mi to dało, albo być może ja już to gdzieś w jakichś aspektach mojego życia już wprowadziłam. Albo być może odkurzę sobie jakieś kursy, które kupiłam w zeszłym roku i po prostu zacznę je przerabiać. Być może zainwestuję w pomoc osoby, która mi pomoże po prostu przejść tam, gdzie ja, tam, gdzie ja chcę dojść. Ale stawiam siebie w tej pozycji osoby odpowiedzialnej za siebie i w to, że czasami dostajemy od losu szansę. Czasami. Mamy tak, że po prostu nam los podsuwa rozwiązania, podsuwa nam, podsuwa nam ludzi, którzy nam mogą pomóc, ale kiedy my tej szansy nie weźmiemy, to i tak to nam nic nie zmieni. Taki szybki przykład tutaj. Jest na przykład to, że ja chciałam zacząć chodzić na siłownię. I oczywiście mój zapał minął po dwóch weekendach na siłownię, ale mój syn usłyszał o tym, że ja chcę chodzić i się bardzo do tego zapalił. I teraz on po prostu do mnie mówi, mamo, mamo, tutaj chodź w to, jak powiedziałaś, że będziemy chodzili na siłownię. I faktycznie, no ja tutaj nie będę świeciła przed dzieciakowi oczami. I faktycznie ja na tą siłownię zaczęłam chodzić. I dzięki temu, że ja z nim chodzę, ten nawyk u mnie się zaczął umacniać. Do tego ja mam taką przyjemność, że spędzam czas, czas z moim synem, wpuszczę sobie jakąś fajną muzykę i sobie umacniam to, że, no, ta siłownia sama się nie zrobi. Ja nie chciałam pójść na siłownię, siłownia w pewnym sensie przyszła do mnie. Tak samo jest z wieloma różnymi innymi rzeczami. Kiedy macie uszy i oczy, oczy szeroko otwarte, to te, te doświadczenia po prostu do Was zaczną przychodzić i te nowe propozycje, czy pracy, czy podwyższenia zarobków, czy kursów, czy czegokolwiek, zaczną do Was przychodzić. Ja tak miałam na przykład ze studiami, o swoich studiach coachingowych, dowiedziałam się, już bardzo dawno temu od mojej znajomej, która też tam była na kursie, podpytałam się jej potem, czy jej się podobała, jakie są jej wyrażenia, była zachwycona. Dzięki temu ja miałam bardzo krótką piłkę i wiedziałam, że będę studiowała tam, gdzie ona, bo, bo to jest osoba, którą lubię, którą znam i do której mam zaufanie. Ale te informacje po prostu do nas przychodzą i naszą tutaj odpowiedzialnością jest to, żeby coś z nimi zrobić. Bo może Wam życie podsuwać wszystkie możliwe rozwiązania, ale jak dalej będziemy sobie myśleli w taki sposób, że, a to mi nie pasuje, a tamto to w ogóle nie pasuje mi, wymówkoza będzie bardzo silna, no to nadal nic się nie zmieni, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te działania, żeby te działania robić. A z poziomu kanapy i z poziomu si siedzenia takiego wiecznego na tej kanapie, o ile my na niej nie pracujemy, gdzieś tam sobie z laptopem, no to Dalej po prostu się nic nie będzie działo. Także to są takie moje przekonania. Przekonania dotyczące, można by powiedzieć, po prostu tego, że ja mogę coś zrobić, że ja jestem sprawcza, że ja się nie boję próbować, że próbowanie jest ok. Takie, takie wyjście z takiej ciekawości tego, co, jest, co czeka na nas za rogiem. Tak bym tutaj w telegraficznym skrócie podsumowała, podsumowała to wideo. Dzięki wielkie za to, że oglądałyście. Widzimy się w kolejny czwartek i koniecznie podzielcie się również w komentarzu tym, jakie przekonania Wy uważacie u siebie za wspierające i pomaga pomagające Wam dążyć do Waszych sukcesów. A my widzimy się w kolejny czwartek w kolejnym wideo. Pa, pa!